Witam! Bardzo baczni widzowie mojego kanału będą pamiętać coś, co powiedziałem w 2017 roku. Wiecie, mam na komputerze folder, który nazywa się Kiepskie, głupie i fałszywe argumenty ateistów. Jak się można spodziewać, od tamtego czasu w moim folderze zebrało się bardzo dużo pierdół wypowiedzianych przez ateistów. Nie są to jedynie argumenty, jak zresztą zobaczycie. Stwierdziłem, że przyszedł już czas. Czas, żebym sprostował część tych sloganów, odzywek, argumentów, ale też propagandy, wykrzyknień, memów, no i też twierdzeń popartych jedynie przez Instytut Danych z dupy. Na koniec powiem, co sądzę ogólnie o krytycznym podejściu do swoich własnych przeszłych przemyśleń i przemyśleń innych ludzi, którzy utrzymują tą samą opinię co ty. Zanim zacznę, moim zamierzeniem nie jest zniechęcić obecnych lub przyszłych twórców do tworzenia i zakładania nowych kanałów o tej tematyce. Wręcz przeciwnie, ale musimy sami dbać o jakość tego, co wypowiadamy w sferze publicznej. Będę pokazywał wyrywki filmów innych ateistów. Niektóre z nich zostały nagrane kilka lat temu. Jeżeli ci ateiści wyrażający wcześniej dany pogląd obecnie już go nie utrzymują, to nie widzę w tym najmniejszej trudności lub hipokryzji. Na tym polega krytyczne myślenie, że rozważasz, które przekonanie jest najlepiej uzasadnione, które jest najbardziej prawdopodobne. I jeżeli dojdziesz do przekonania sprzecznego z tym, które wcześniej wygłaszałeś lub wygłaszałaś, to nie ma w tym nic złego. Ja sam zmieniłem zdanie co do niektórych poglądów, które wygłosiłem kiedyś na tym kanale. Jeżeli uważasz, że moja analiza jest błędna, to zamieniam się w słuch. Powiedz mi, w którym miejscu się pomyliłem i uzasadnij swoją wypowiedź. Dobra, zaczynajmy. Definicja ateizmu i przekręty z tym związane. Dla powtórzenia, ateizm definiowany jest głównie na dwa sposoby. Jako przekonanie, że Bóg nie istnieje, oraz brak przekonania, że istnieje. Można to też sformułować w liczbie mnogiej, że bogowie nie istnieją i brak przekonania, że oni istnieją. Ta druga definicja jest dużo szersza. Osoba, która ma 30% pewności, że jakiś Bóg istnieje, również jest ateistą, ale wedle tej drugiej definicji. Nie będę pokazywał wszystkich memów i komentarzy, które prezentują tą tendencję, ale pokażę ich tyle, żebyście zrozumieli, że taka istnieje. Na ateistycznych grupach rutynowo ludzie próbują każdą rzecz, którą lubią, wrzucić pod definicję ateizmu, na przykład inteligencję, tolerancję, a każdą rzecz, której się boją, z niej wyrzucić. To, że ateizm to wierzenie lub przekonanie, również wykonują proces odwrotny, czyli wrzucenie wszystkich rzeczy niepożądanych pod definicję teizmu. Zobaczmy, ateista to nie ciemniak religijny. Ateizm równa się inteligencja. Ateizm to wiedza o tym, że duchy nie istnieją, śmierć jest ostateczna, magia to fikcja, dobro i zło są względne, świadomość wymaga mózgu. Prawdziwy ateista to taki, który szanuje wierzących i jest tolerancyjny wobec religii. Ten cytat weźmy na początek. Zawiera on dwa twierdzenia. Po pierwsze, religijni ludzie są ciemniakami, czyli że teizm łączy się z jakimś wybrakowaniem intelektualnym oraz że ateizm łączy się z jakąś wybitnością intelektualną. Jest równoznaczny z byciem inteligentnym. To drugie chciałbym omówić na samym końcu filmu. Weźmy się za to pierwsze, o ciemniakach religijnych. Rozważmy argument z transformacji, do którego będę wracał. Zacznę tak. Gdy Tomasz Samołyk zrobił o mnie film, to chciałem o tym pogadać z moją dziewczyną. Podszedłem do niej i powiedziałem: hej, kojarzysz ten kanał na YouTubie Łysiejący Katolik? A ona powiedziała: to twój stary kanał? No, najwyraźniej. Sam kiedyś byłem wierzącą osobą i stawałem na środku pokoju, słuchając religijnej muzyki w takiej pozie. Karol Fiałkowski, człowiek, który jeżeli zadasz mu pytanie, to zaczyna odpowiadać tak, jakby czytał tekst, który ja musiałbym przez tydzień przygotowywać. On był gorliwym i świadomym chrześcijaninem przez ponad 10 lat. Większość tego czasu był katolikiem. Matt Dillahunty przez 20 lat. Seth Andrews miał 37 lat, gdy przestał być chrześcijaninem. Ateista Gregory Dawes był księdzem katolickim przez 12 lat. Dan Barker był pastorem przez 20 lat. I mógłbym wymieniać dalej. Żaden z nas nie doznał magicznego wstrzyknięcia IQ do naszych czaszek, gdy przestaliśmy wierzyć. Nadal jesteśmy tymi samymi ludźmi. Oskarżanie wszystkich religijnych ludzi o ciemniactwo zdaje mi się stać też w jawnej sprzeczności z tym, co wiemy o historii nauki. Te odkrycia naukowe, którymi ateiści tak często się rozkoszują, lwia część z nich to odkrycia dokonane przez wierzących naukowców. Przy okazji, czy fraza wierzący naukowiec nie powinna być oksymoronem wedle tego memicznego poglądu, ateuszowego, k***wa, memicznego przekonania? Bo wiedz, że nie jest. Odkrycia takie jak heliocentryzm, odkrycie genetyki, teoria grawitacji, teoria wielkiego wybuchu zostały zaproponowane przez wierzących. Francis Collins, wierzący chrześcijanin, prowadził projekt poznania ludzkiego genomu. Kurt Gödel, wierzący chrześcijanin, był wybitnym logikiem i matematykiem. Prace wszystkich tych ludzi są dostępne, możesz je zgarnąć z internetu i przekonać się, że jest to zdobycz rozumowania wybitnych myślicieli. Ale jeżeli nawet tego nie uważasz za przejaw inteligencji, to zwróćmy się do krytyki religii i argumentacji na rzecz tez przyjaznych ateizmowi. Mało który argument na rzecz teizmu nie został w przeszłości skrytykowany przez innego teistę. Argument z dostrojenia, inteligentnego projektu, argument Kalam, moralny, ontologiczny, wszystkie te argumenty doczekały się krytyki ze strony teistów. Imponują ci sprzeczności w Biblii? Cóż, chrześcijanin Dale Martin jest w stanie ich wymienić więcej niż jakikolwiek ateusz. Uważasz, że Biblia jest pełna potwornej i koszmarnej przemocy i zła? Cóż, biskup Shelby Spong uważa dokładnie to samo co ty. Uważasz, że według Biblii Ziemia jest płaska? Cóż, chrześcijańscy bibliści, tacy jak Peter Enns i Michael Hazer, też tak sądzą. Uważasz, że kreacjonizm młodoziemski to kpina z nauki? Hugh Ross też. Jeżeli sądzisz, że ciebie i osobę wierzącą dzieli jakaś ogromna przepaść, to musisz po prostu zapoznać się z szerszym gronem osób wierzących. Nie mam zielonego pojęcia, co skłania cię do przekonania, że jeżeli ktoś jest wierzący, to jest głupi albo ciemniakiem. Wszystkie dowody zdają się wskazywać, że równie dobrze może być osobą bardzo inteligentną lub bardziej inteligentną niż ja lub ty. Dobra, teraz drugi ateistyczny hit. Ateizm to wiedza o tym, że duchy nie istnieją, śmierć jest ostateczna, magia to fikcja, dobro i zło są względne, świadomość wymaga mózgu. Ten punkt irytuje mnie najbardziej ze wszystkich. Produkowane są koszulki z tym nadrukiem na piersiach. To jest dla mnie przykrość rozważać coś tak paskudnie głupiego. Ale no dobra, no zaczynajmy. Nie można definiować jakiegokolwiek poglądu, twierdząc, że to jest wiedza, że X. A czemu? A dlatego, że wiedza pod praktycznie każdą rozpowszechnioną obecnie definicją wiedzy zakłada prawdziwość tego przekonania, który jest przypadkiem wiedzy. Prawdziwość tego przekonania, o którym mówimy. Platońska definicja mówi, wiedza to prawdziwe przekonanie, które jest uzasadnione. Reliabilistyczna definicja mówi, wiedza to prawdziwe przekonanie, które powstało na drodze rzetelnego procesu poznawczego. Więc spróbujmy zdefiniować teizm, używając tej samej metody. Niniejszym definiuje teizm jako wiedzę o tym, że Bóg istnieje. Teraz odpakujmy to w sposób platoński. Więc teizm to uzasadnione oraz prawdziwe przekonanie, że Bóg istnieje. Teraz zauważ, jakie są konsekwencje tej definicji. Jeżeli ty jesteś takim ateistą lub ateistką, która sądzi, że Bóg nie istnieje, to powinnaś teraz sądzić, że nie istnieją teiści. Bo teizm to jest między innymi prawdziwe przekonanie, że Bóg istnieje. W końcu teizm to wiedza, że Bóg istnieje. Nie? Oczywiście to działa też w drugą stronę. Weźmy ten cholerny, nieszczęsny obrazek. Każdy teista przekonany o prawdziwości twierdzenia Bóg istnieje powinien teraz spojrzeć na definicję ateizmu tutaj widzialną i dojść do wniosku, że ateiści nie istnieją. Że koncept ateista nie wyłapuje nikogo spośród wszystkich ludzi świata. Dobra, wróćmy do kontentu. Ateizm to wiedza, że duchy nie istnieją, śmierć jest ostateczna, magia to fikcja, dobro i zło są względne, świadomość wymaga mózgu. Pomyśl o tym, czego tu nie ma. Rzeczą, jaką widzę w tej definicji ateizmu jest to, że ona nawet nie zawiera jako jakikolwiek punkt nieistnienia lub brak wiary w istnienie Boga. Czyli w absolutnie żaden sposób nie śledzi naszego typowego zrozumienia i użycia tego słowa. Ta definicja nigdzie nawet nie używa słowa Bóg. Za to mamy tutaj inne części definicji, które uważam za całkowicie bezwartościowe. Let me break it to you. Osoba niewierząca w Boga lub sądząca, że Bogów nie ma, że nie istnieje coś takiego, nie musi podpisywać się pod żadnym z tych podpunktów. Nie musi utrzymywać żadnego z tych przekonań. Dosłownie, żadnego. Czy musi sądzić, że duchy nie istnieją? Nie. Że śmierć jest ostateczna? Nie. Że magia to fikcja? Nie. Że dobro i zło są względne? Nie. Że świadomość wymaga mózgu? Nie. Weźmy to od tyłu. Ja nie sądzę, że świadomość wymaga mózgu. Sądzę, że to bardzo, bardzo prawdopodobne, że moja świadomość wymaga mózgu, ale co z tego? Ja nie jestem wszystkimi świadomościami. Jestem z łatwością w stanie sobie wyobrazić życie pozaziemskie, które jest obdarzone świadomością, ale nie ma mózgu. Może to życie jest skonstruowane inaczej niż my. I na przykład mają organ, który wywołuje ich świadomość, ale który pełni więcej funkcji niż nasz mózg. I dlatego nie powinno się go nazywać mózgiem. Bo po prostu w szeregu ról anatomicznych, jakie wywołuje, wykonuje, nie pokrywa się z mózgiem. Nie wiem, gdzie jest sprzeczność w tej tezie, albo czemu to jest na przykład nieprawdopodobne, albo coś. A co z dobro i zło są względne? No, ja uważam to twierdzenie za fałsz. Nie tylko ja. Sam Harris, Derek Parfit, Peter Singer, Thomas Nagel. Wszyscy ci ateiści uważają, że twierdzenia na temat moralności są prawdziwe lub fałszywe, niezależnie czy jacyś ludzie sobie tak uzgodnią czy nie. Prawdziwy ateista to taki, który szanuje wierzących i jest tolerancyjny wobec religii. No kurde. Proszę, proszę. Co to ma w ogóle znaczyć, że ktoś jest prawdziwym ateistą? Są przypadki codziennego użycia języka, gdzie zdanie "jesteś prawdziwym X" ma sens. Na przykład wyobraźmy sobie aktora, który trenuje swój kunszt aktorski w kółku teatralnym albo kółku aktorskim i nawet odegrał kilka scenek w teatrze, na przykład grając drzewo. A potem gra główną rolę w hollywoodzkim filmie. Można by wtedy do niego powiedzieć: teraz jesteś prawdziwym aktorem, nie? Kiedy pragniemy wyrazić jakiś większy status w tej dziedzinie. Ateizm tak nie działa. Osoba nie staje się bardziej ateistką, jeżeli kogoś szanuje lub toleruje. I nie przestaje ateistką być, jeżeli jedyne co się zmieniło, to to, że teraz nie jest pełna szacunku i nie jest tolerancyjna. Jeżeli ktoś wpada pod definicję 1 lub 2 ateizmu, to jest ateistą lub ateistką. I tyle. Oprócz tego, że jest ateistą, może być również nazistą, altruistą, szowinistą, socjalistą, pacyfistą, feministą, masażystą, baristą. Taki duży, taki mały, marzystą być. Taki marzystą być. Oczywiście fajnie by było, gdyby ateiści szanowali innych, ale fajnie by też było, gdyby osoby pasjonujące się grom w warcaby szanowały innych, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Szacunek dla kogoś lub tolerowanie kogoś nie ma nic wspólnego z tym, czy ktoś jest ateistą, czy nie. Wszystko nic, każdy żaden, zawsze nigdy. To jest coś, przed czym chciałbym przestrzec ateistów. Ateiści często uważają się za mistrzów logiki, a potem używają ogromnych słów, absolutnych kategorii w tak nieuważny, hiperboliczny sposób, że krytycy nie mają żadnej trudności w zauważeniu ewidentnych błędów w tym, co oni mówią. Na pierwszy ogień Wolniewicz. Genialny żółw. Kilkaset dzieci zabito, muzułmanie. Panie profesorze, 2005 rok w Londynie. To wszystko muzułmanie, prawda, ale nie wszyscy muzułmanie są tacy. Ale wszyscy terroryści są muzułmanami. Nie możemy wszystkich oczywiście do tego samego worka, bo nie wszyscy muzułmanie są terrorystami. Większość z nich, zdecydowana większość, nie jest. Ja nie mówiłem, że wszyscy muzułmanie są terrorystami, tylko mówiłem, że wszyscy terroryści są muzułmanami. Tak się składa, że takie twierdzenie można sfalsyfikować w około, nie wiem, 10 sekund. Ten świr, który zabił wiele muzułmanów podczas ataków Christchurch, nie był muzułmaninem i był terrorystą. Sprawdź definicję terroryzmu i to, co zrobił i napisał ten człowiek i sam się przekonasz. Więc to, co powiedział Wolniewicz, to fałsz, ponieważ jeżeli używasz takiego słowa jak wszyscy, to nie może być wyjątku. Kwantyfikator uniwersalny w logice pierwszego rzędu odnosi się do absolutnie każdej rzeczy danego typu, więc jest to najbardziej ryzykowne ze stwierdzeń, najbardziej narażone na falsyfikację. Następny fragment jest obowiązkowy. Ma pan transparent z napisem religia źródłem wszelkiego zła. Czy na pewno wszelkiego? Wszelkiego. Wszelkiego to jest też pojęcie względne. Nie, wszelkiego to jest pojęcie absolutne, że wszystko. Tak, tak. No to więc w takim razie podtrzymuję wszelkiego zła, tak. Czyli na przykład to, że trzęsienie ziemi gdzieś tam miało miejsce, to jest wina religii. To jest w takim razie wina wszechmocnego Boga. Tak? Czyli wierzy pan w Boga? Jeśli trzęsienie ziemi jest spowodowane przez Stwórcę, no bo tak, więc w takim razie to jest złe. Pan ma napisane na transparencie, że religia jest źródłem wszelkiego zła. Tak. Ale twierdzi pan jednocześnie, że na przykład trzęsienie ziemi jest winą Boga, a nie religii. To znaczy, jeszcze raz powtarzam, według wierzących Boga, a według mnie to są naturalne sprawy. Nie? Czyli nie są spowodowane religią? No nie. Czyli religia nie jest źródłem wszelkiego zła? No można by tak rzeczywiście w końcowym wydedukować. Nie? No właśnie, czyli transparent się nie zgadza z poglądami? No nie tak... Nie wiem, nie tak do końca. Proszę cię. Proszę, wyciągnij z tego lekcję. Robienie takich transparentów albo wypowiadanie takich absolutnych twierdzeń wymaga, żebyś to najpierw przemyślał. Jako krytyczny myśliciel lub myślicielka musisz nabrać nawyku wymyślania kontrprzykładów. Załóżmy, że powiem, wszystkie liczby podzielne przez 2 są również podzielne przez 3. Bez reszty. Czy to prawda? No pomyśl o takiej liczbie jak 8. Ona jest podzielna przez 2, ale nie jest podzielna przez 3. Wszystkie ptaki potrafią latać. Czyżby? No nie. Pingwiny nie potrafią. Strusie też nie. Każdy lew żyje w Afryce. Nieprawda, lwy są też w gdańskim zoo. Kontrprzykłady można też wysuwać czysto hipotetycznie, kiedy nie ma tak naprawdę ustanowionej odpowiedzi na jakieś pytanie, ale ktoś zarzeka się, że je znają. Na przykład weźmy taką kwestię jak istnienie innych form życia niż ta na planecie Ziemia. Załóżmy, że ktoś mówi, że istnieje życie poza planetą Ziemią. I na przykład argumentuje, że no przecież wszechświat jest taki duży, taki duży jest, nie? Można wtedy wspomnieć, że no tak, ale przecież któraś forma życia we wszechświecie musiała być tą pierwszą. To moglibyśmy być my. A jeżeli nie mamy dodatkowych powodów, albo żadnych powodów, żeby sądzić, że to byliśmy my lub nie, to powinniśmy po prostu wstrzymać nasz osąd. Więc tutaj kontrprzykład jest zwykłą możliwością, ale wykazuje wystarczającą mocą, że mówca, który powołuje się na wielkość wszechświata, nie może mieć racji. Powinien on również zawiesić swój osąd. Wymyślanie takich nie jest żadnym wyzwaniem. Zdaje mi się, że nawet dziecko byłoby w stanie wymyślić kontrprzykłady do tych twierdzeń. A niektórzy ateiści zdają się być tak prymitywni, że nawet nie są w stanie zrobić tego. Osobiście mam takie dość głębokie przekonanie, że religia jest źródłem wielkiego zła, wszelkiego zła i stanowi obrazę dla ludzkiej inteligencji. No, coś tu na pewno stanowi obrazę dla ludzkiej inteligencji. To na pewno. Ale w tym przypadku to na pewno nie religia. Przestańcie, ateiści. Przestańcie. Okej. Nie szastajcie takimi uniwersalnymi twierdzeniami na prawo i lewo, o ile tego dobrze nie przemyśleliście. Jeżeli to świetnie przemyśleliście, to wiadomo, nie? Nie jestem waszą mamą ani tatą. Zapamiętajcie sobie, jeżeli Hitchens mówi, że religia zatruwa wszystko, jak religia zatruwa wszystko. Kiedy Lawrence Krauss mówi to samo, dlatego religia zatruwa wszystko, to wy po prostu możecie powiedzieć, oni się mylili, te twierdzenia to fałsz. Nie masz obowiązku wybielać idiotycznych twierdzeń jakiegokolwiek ateisty. Nie masz najmniejszego obowiązku bronić treści jakiejkolwiek książki, nawet takiej, którą ty sam wcześniej napisałeś, o ile obecnie rozpoznajesz w niej fałsz. Jeżeli wcześniej twoje zdanie było inne, to możesz po prostu powiedzieć: zmieniłem zdanie od tamtego czasu. Jeżeli jesteś w stanie przyznać swój błąd i się poprawić, to jest to powód do dumy. Te wszystkie wyznania, które teraz są silne i które się teraz liczą, mają za sobą wielowiekową tradycję zwalczania swoich przeciwników wszelkimi dostępnymi metodami. Każda z nich pogardzała rozumem i wolną jednostką. Każda z nich była wroga wobec swobody dociekania. Każda z nich prowadziła do wzajemnego zabijania się. Każda z nich szerzyła nienawiść w stosunku do niewiernych. Każda z nich szerzyła się poprzez gwałt na bezbronnych dziecięcych umysłach. Każda z nich posuwała się do agresji, jeżeli ktoś śmiał wątpić w ich święte teksty. Każda z nich sabotowała wszelkiego rodzaju próby rozwoju i postępu. I każda z nich dalej to robi. Każda dominująca religia osiągnęła swoją wielkość po trupach. Na początku powiem, że to jest fragment z 2017 roku. Być może Zdzisław zmienił zdanie od tamtego czasu. Nie przywiązuje go w żaden sposób do tej opinii. Tego dnia Zdzisław wyrzucał z siebie twierdzenia z uniwersalnym kwantyfikatorem, jak pociski z kałasznikowa. Pomyśl o tym, jak szeroki był zakres, na temat którego wypowiadał się Zdzisław. Każda obecnie silna religia z wielowiekową tradycją. No to weźmy te religie. I teraz każda z nich na przykład sabotowała wszelkie próby rozwoju i postępu i każda z nich dalej to robi. Czy Zdzisław rzeczywiście zadał sobie trud, żeby rozważyć, czy tak rzeczywiście jest? Nie wątpię, że są religie, które sabotują rozwój. Chociaż można by argumentować z przeszłych dokonań katolicyzmu, to katolicyzm ma na przykład taką doktrynę. Gdyby ktoś mówił, że nauki ludzkie można uprawiać z taką swobodą, iż ich twierdzenia, nawet gdyby się sprzeciwiały nauce objawionej, mogą być przyjęte jako prawdziwe, a przez Kościół nie mogą być odrzucone, niech będzie wyklęty. Więc doktryna ta mówi, że nie można uprawiać nauki w sposób swobodny. Jeżeli nauka doprowadziłaby cię do wniosku, że jakaś doktryna katolicka jest fałszywa i jesteś katolikiem, to powinieneś uznać, że te badania naukowe, o których mowa, są fałszem? No nie, są nie tak, coś musiało pójść źle, w każdym razie wynik jest błędny. A doktryna katolicka oczywiście w najlepszym porządku, zdrowa, czysta, prawdziwa, i wiesz. Ale Dalaj Lama i jego wersja buddyzmu głosi tezę wręcz przeciwną. Jak pisze obecny Dalaj Lama, jeżeli analiza naukowa konkluzywnie wykaże, że pewne twierdzenia buddyzmu są fałszywe, to musimy zaakceptować odkrycia nauki i porzucić te twierdzenia. Wiecie, mam nieodparte wrażenie, że wszystkie te twierdzenia Zdzisława zostały wypowiedziane na zasadzie blefowania. Na zasadzie, no dobra, to ja mówię X i jak wy chcecie twierdzić, że moje twierdzenie nie jest słuszne, to wy dawajcie kontrprzykłady, żeby sfalsyfikować moją tezę. Otóż tak to nie działa. To ty, osoba utrzymująca przekonanie, a zwłaszcza osoba wypowiadająca publicznie jakieś przekonanie, to na tobie ciąży ten obowiązek dołożenia należytej staranności. Jeżeli chcesz być krytycznym myślicielem, to sam musisz zostać swoim krytykiem. I dla jasności, ja mógłbym domagać się uzasadnienia każdego z tych twierdzeń Zdzisława, bez przedstawienia moich kontrprzykładów, tak jak zrobiłem to w przypadku Dalaj Lamy. Można sobie wyobrazić interakcję tego typu. Każda silna religia z wielowiekową tradycją sabotowała wszelkie próby rozwoju i postępu i każda z nich dalej to robi. Czemu tak sądzisz? Proszę uzasadnij to przekonanie. A co, ty sądzisz inaczej? To przedstaw chociaż jeden przypadek, który wykaże, że się myliłem. Jak mam nadzieję zauważyliście, to jest nic innego jak chwyt erystyczny, nazywany przesuwaniem ciężaru dowodu, czyli ekwiwalent przedszkolnego nie możesz wykazać, że jestem w błędzie. Mówię na ten temat szczegółowo w tych dwóch filmach. To osoba utrzymująca i wygłaszająca jakieś przekonanie ma obowiązek wykazania, że to prawda. Osoba, która nie kupuje tej tezy, nie ma obowiązku wykazania, że to fałsz. Dobra, następny przypadek. Z ateistycznych ust słyszałem już wielokrotnie rzeczy tego typu. Żadne święte pismo nie zawiera wiedzy, która nie byłaby już i tak znana ludziom z ery, w której to święte pismo napisano. Dobre, nie? Mocne, nie? Nie? Kurde, ale im dowaliliśmy. Żeśmy im dowalili? Wierzącym? Nie? Teraz pomyśl, co znaczy takie zdanie? Jaka osoba mogłaby z czystym sumieniem wypowiedzieć takie zdanie. Żadne święte pismo nie zawiera wiedzy nieznanej tamtym ludom. Kto w ogóle mógłby w uzasadniony i odpowiedzialny sposób wypowiedzieć to zdanie? No, osoba, która przeczytała każde święte pismo. Zadaj sobie pytanie, czy to jesteś ty? To nie jesteś ty. To nie jesteś ty. Okay? Oto drzewko hinduistycznych tekstów. Sama Mahabharata ma 1 800 000 słów. Dla porównania Biblia ma około 800 000 słów. O ile dobrze mi wiadomo, niektóre z hadisów szyickich nigdy w ogóle nie zostały przetłumaczone na język angielski. A co dopiero na polski? Oczywiście, że nie. W polskim tłumaczeniu nie ma nawet sunnickich hadisów. Nie? Są tylko wyrywki, fragmenty. Kiedy ja kompilowałem hadisy o Ajszy, to sam je tłumaczyłem. Ja wiem, ateiści, takie twierdzenie jak żadne pismo święte nie zawiera wiedzy, której nie mógłby posiadać dobrze wykształcony człowiek z tamtych czasów, to brzmi fajnie, nie? To brzmi ateistycznie, nie? To dobrze się łączy z tym, co my już i tak myślimy. Niektórzy z nas przynajmniej. Brzmi, jakbyśmy mieli tutaj dowody, że haha, przeszliśmy przez wszystkie święte księgi. I jak się okazuje, wszystko, co jest tam zawarte, mogłoby być napisane przez wyewoluowaną małpę. To dobrze siedzi z naturalistycznym poglądem. Ale prawda jest taka, że ani ja, ani, założę się, nikt z was nie jest w stanie tego w ogóle sprawdzić. Więc jeżeli ktoś wypowiada takie zdanie, to jest zwykły blef. Więc przestańmy wypowiadać takie twierdzenia. Religia jako konspiracja. Chodź tu, młody. Chodź tu na chwilę. Chodź tu. Nadstaw ucho, młody człowieku. Ja ci powiem, jak działa religia, bo ja wiem. Siedziałem długo w fotelu i myślałem o tym. Rezultat moich przemyśleń jest tak pewny, że to praktycznie to samo, jakbym podróżował w czasie, żeby zobaczyć, jak to było naprawdę. Religia została wymyślona po to, by trzymać ludzi w garści. Trust me. Wymyślona po to, by kontrolować plebejuszy, żeby pleban mógł kontrolować wójta i pana. Zdziwko cię chapło? Religia to manipulacja masami. Religia została wymyślona przez tych na górze, tych ludzi na górze. Jak myślisz, po co oni opowiadają te absurdy? Powiem ci. Money, money, money must be funny in a rich man's world. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Przepraszam, ale po prostu żenuje mnie poziom niektórych ateistów. Dobra, zacznijmy od tych najbardziej absurdalnych rzeczy. Oto cytat Marka Twaina. Religia powstała, gdy pierwszy oszust spotkał pierwszego głupca. 10 minut na internecie wystarczy, żeby przekonać się, że Mark Twain prawdopodobnie nigdy nie powiedział nic podobnego. Co nie stanowi przeszkody dla ateuszy, żeby cisnąć takie memy na facebookowe gruponki. Ten tekst można też usłyszeć na kanale Światowida, chociaż on nie przypisuje tego tekstu Markowi Twainowi albo Voltaire'owi. Jest jednak jedno kłamstwo, które trwa od bardzo dawna. Powstało ono, kiedy pierwszy cwaniak spotkał pierwszego naiwnego. Kiedy naiwny zadawał pytania, nie rozumiejąc świata, cwaniak udawał, że zna odpowiedzi. Cwaniak wymyślił Boga. Więc ten cytat można rozumieć dosłownie i metaforycznie. Najpierw zajrzyjmy do dosłownego zrozumienia. Po pierwsze, jak to pierwszy oszust? Jak to pierwszy głupek? Zakładam, że większość wypowiadających tą historyjkę uważa również, że ewolucja to ogólnie rzecz biorąc słuszne wyjaśnienie powstania gatunków. Jeżeli tak, to co mam sobie wyobrażać jako pierwszego oszusta? Kto to ma być? Wśród zwierząt znajdujemy zachowania, które mają na celu wprowadzić inne zwierzęta w błąd. Na przykład udawanie śmierci. To, że pierwszy oszust wymyślił religię, uważam za absurd. To samo z naiwniakiem czy też głupkiem. Więc oczyśćmy ten cytat z pierwszego. Powiedzmy, że mówi: religia powstała pewnego razu, gdy pewien oszust spotkał jakiegoś człowieka z natury naiwnego. Teraz skąd to wiadomo dokładnie? Skąd ty to w ogóle wiesz? Na jakiej podstawie twierdzisz, że religia powstała na drodze świadomego wprowadzania w błąd? Nie wiesz tego! A jeżeli chcesz powiedzieć, No nie wiem, ale to prawdopodobne. To pytam, co sprawia, że jest to bardziej prawdopodobne niż nie? Po trzecie, należy zwrócić uwagę, że ta historia o spotkaniu oszusta i głupka to nic innego jak teoria tłumacząca powstanie religii. Jest to teoria ignorująca wszystkie dokonania w tej dziedzinie. Bo jest taka dziedzina, słuchajcie, jest taka gałąź wiedzy ludzkiej, gdzieś pomiędzy socjologii, antropologii i filozofii, która się nazywa teoria religii. Teoria religii zajmuje się proponowaniem wyjaśnień powstania, utrzymywania się i funkcji religii wśród różnych kultur. Bardzo, bardzo inteligentni ludzie poświęcali całe swoje kariery na zastanawianiu się nad pytaniem, jak to jest, że jest religia. W tym ateiści. Okej? A ty chcesz mi powiedzieć, że wyobraziłeś sobie dwie osoby i to ma być wyjaśnienie fenomenu religii? Usiadłem i napisałem z głowy listę faktów o religiach w ogóle, które osoba rozważająca konkurujące ze sobą teorię powstania religii musi traktować jako punkt startowy. Przynajmniej te fakty. Pewnie jest wiele innych. Osoba promująca teorię oszusta i głupka powinna odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zna inne teorie religii oraz czy rozważyła wszystkie te fakty przed próbowaniem sformułowania teorii religii. Jeżeli odpowiedź brzmi nie, to oto moja propozycja. Przestań twierdzić, że wiesz, jak to było. Bo nie wiesz. Dobra, teraz wyobraźmy sobie, że ten cytat to metafora. To taka satyra, nie? Która wyraża, że kapłani i hierarchowie religijni oszukują i wykorzystują głupotę swoich wiernych, by tamci wierzyli w to, co oni mówią. Jeżeli tak się sprawy mają, to chciałbym zapytać, czy myśmy wrócili do kościoła właśnie? Czy opowiadasz mi przypowieść? Tak jak Pan Jezus opowiadał? O synu marnotrawnym na przykład? O, był to pewnego razu ojciec i synów miał, a jeden to syn. Marnotrawny to on był, przyszedł do niego i poprosił go o pół spadku. Nie wiem, i poszedł potem do miasta i roztrwonił to na prostytucję. Bla, 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 bla. I wiadomo, nikt ze słuchaczy Jezusa nie sądził, że naprawdę był jakiś ojciec i naprawdę był jakiś syn, historycznie istnieli w przeszłości, nie? Tylko wówczas zastanawiam się, czy nie lepiej by było po prostu powiedzieć, co jest tutaj twoją tezą, żebyśmy mogli ją ocenić, żebyśmy mogli rozważyć, czy to prawda, czy nie? Tak, żebym nie musiał się zastanawiać, czy ty coś twierdzisz na temat historii, czy nie. Zwłaszcza, że każda interpretacja tej metafory, o ile nie jest super naciągana, wyraża coś, co uważam za całkowicie nietrafione, co zaraz zresztą wykażę. Dobra, teraz następny wątek, czyli religia to kłamstwo. Z jakiegoś całkowicie niezrozumiałego dla mnie powodu ateiści i antyklerykałowie mówią często, że religia to kłamstwo, religia to oszustwo. Posłuchajcie, Kazimierz Łyszczyński. Religia została ustanowiona przez ludzi bez religii, aby ich czczono. Chociaż Boga nie ma. Pobożność została wprowadzona przez bezbożnych. Lęk przed Bogiem jest rozpowszechniony przez nielękających się, w tym celu, żeby się ich lękano. Wiara zwana boską jest wymysłem ludzkim. Prosty lud oszukiwany jest przez mądrzejszych wymysłem wiary w Boga. Kościół opiera się na ludziach o niskim poziomie mentalności i edukacji, których świadomość ogranicza się do zdawania sobie sprawy z tego, że żyją i że potrzebują jedzenia, ubrania i dachu nad głową. Taki poziom niewiele różni się od poziomu zwierząt, ale Kościołowi właśnie o to chodzi, żeby mieć stado bezwolnego bydła, które bez zastrzeżeń przyjmie każde kłamstwo, wykona każde polecenie, nie zadaje żadnych pytań, nie podważa jego autorytetu i nie dyskutuje. Kościołowi nie zależy na inteligentnych wyznawcach. To ksiądz ma być inteligentny, bo ma inteligentnie manipulować ludźmi i obdzierać ich z pieniędzy tak inteligentnie, żeby się nie połapali, że padają ofiarą pospolitego oszustwa. Jedno się jednak nie zmienia. Wszystkie religie są oparte na kłamstwie. Gdyby naiwni wierni nie płacili oszukującym ich kapłanom wszelkich religii, ci by ich nie oszukiwali. Oszukiwani płacą za to, że są oszukiwani. Oszuści za darmo by nie oszukiwali. Religia jest kłamstwem. Taka jest prawda. Wierzący są ofiarami kłamstwa, największego kłamstwa ze wszystkich. Religia to w 100% kłamstwo, w 100% mit. Wszystko to kłamstwo. Silvermanowi próbowałem to nawet wyperswadować, kiedy widzieliśmy się twarzą w twarz, co oczywiście skończyło się niepowodzeniem. Więc jaki jest tutaj problem? Odpakujmy koncept kłamstwa, który nie jest trudny do zrozumienia. Przeczytam z Wikipedii, czyli tak bezwysiłkowego źródła informacji, jak się tylko da. Kłamstwo. Wypowiedź zawierająca informacje niezgodne z przekonaniem o stanie faktycznym. Kłamca przekazuje informacje niezgodne z jego przekonaniem o rzeczywistości z intencją, by zostały one wzięte za prawdę. Kłamstwem mogą być także wypowiedzi zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, o ile autor przekazu nie ma świadomości tego faktu. Więc dla uproszczenia, kłamstwo to nie jest mówienie nieprawdy lub mówienie fałszu. Mówienie fałszu to mówienie fałszu. Kłamstwo to nie mówienie fałszu. Nie. Kłamstwo to mówienie tego, co się sądzi, że jest fałszem, z intencją wprowadzenia kogoś w błąd. Ta intencja, ten zamiar osoby kłamiącej jest tutaj najważniejszy. Oto moja mała tabelka. Chociaż nie wyczerpuje ona tematu, to oto 4 sposoby, na jakie można kategoryzować twierdzenia. Kłamać można również wtedy, kiedy twierdzenie, które wypowiadasz, jest prawdziwe, ale ty po prostu o tym nie wiedziałeś. Wypowiadasz jakieś twierdzenie przekonany, że to twierdzenie jest fałszem i niechcący mówisz prawdę, niechcący mówisz jakieś twierdzenie, które jest spójne z rzeczywistością. Przez przypadek mówisz prawdę. Więc kłamstwo nie polega na mówieniu fałszu. Kłamstwo polega na nieszczerości. Również można szczerze powiedzieć fałsz. Płaskoziemcy, numerolodzy, geocentryści, ludzie z przeszłości wierzący w teorię humoralną chorób, ludzie sądzący, że na ogół mężczyźni mają więcej zębów niż kobiety, jak na przykład Arystoteles. Ci wszyscy ludzie naprawdę sądzą lub sądzili, że ich przekonania są słuszne. I kiedy te przekonania przekazywali, to byli szczerzy. Ale tak się składa, że ich przekonania to fałsz. Oni szczerze mówili fałsz. W tabelce znajdziecie więcej przykładów. Teraz kilka kwestii. Po pierwsze, zauważcie, kiedy mówimy o kłamstwie, to nie mówimy tylko o zdaniu opisującym rzeczywistość, ani na pewno nie mówimy o pewnym stanie rzeczy. To możliwe, że żaden Bóg nie istnieje w ogóle. I nikt nawet nie musi o tym myśleć. 1 000 000 lat temu nie istniał żaden członek gatunku Homo sapiens. Mimo tego na pewno istniał jakiś stan rzeczy w kwestii istnienia Boga. Albo wtedy Bóg istniał, albo nie. Nie ma innej opcji. Nawet w nieobecności kogokolwiek, kto jest w stanie rozważać zdanie Bóg istnieje. Z kłamstwem nie jest jak ze stanem rzeczy. Kłamstwo odnosi się głównie do intencji, zamiaru. Intencji, zamiaru kogoś. Okej? Kogoś. Ktoś tu musi wykonywać to kłamanie. Jeżeli religia to kłamstwo. Więc jeżeli religia jest kłamstwem, to ja się pytam, kogo? No, według niektórych cytowanych przeze mnie ateistów i antyklerykałów, osobami kłamiącymi są kapłani. Jakieś osoby, które w hierarchii danej religii, czy to islam, czy mormonizm, czy buddyzm, stoją wyżej. Według Łyszczyńskiego ci ludzie osobiście są bezbożni. Jak mówi, religia została ustanowiona przez ludzi bez religii. Ale przez te wypowiedzi przewijał się też wątek, że nie tylko początek religii polegał na kłamstwie, ale że obecnie kapłani kłamią i oszukują. Prosty lud oszukiwany jest przez mądrzejszych wymysłem wiary w Boga. Gdyby naiwni wierni nie płacili oszukującym ich kapłanom. Pomyśl tylko, jak wielki ciężar dowodu przyjmuje na siebie osoba, która twierdzi coś takiego. Przybiera na siebie ciężar wykazania, że osoba, która jest kapłanem lub jest wyżej w hierarchii, świadomie próbuje wprowadzić innych w błąd. Ma sama ta osoba jedno przekonanie o świecie, ale kiedy się wypowiada na temat religii, to twierdzi coś innego. Twierdzi coś, co ona sama uważa za fałsz. Czy ci ateiści i antyklerykałowie przedstawiają jakąkolwiek argumentację na rzecz tej tezy? Nie. Prawie nigdy. Więc nie mam pojęcia, czemu twierdzicie takie rzeczy. Czemu rozgadujecie takie kocopoły? Też pomyśl, kapłani ich oszukują. Mądrzejsi okłamują prostych wymysłem wiary w Boga, nie? To jest takie idiotyczne, stereotypowe myślenie. To jest myślenie typu czarni ludzie mają inny zapach ciała. Tak jakby czarni to była jakaś jedna nierozerwalna masa, nie? Jest po prostu, jest jakiś jeden byt, nie? To jest takie głupie. Boże. Rozważ takie zdanie. Istnieje 100 księży, 5 z nich kłamie na temat swojej wiary. Reszta nie. Czy coś jest sprzeczne w tej tezie? Oczywiście ja nie mówię, że dokładnie takie rozłożenie jest, że wiesz, na 100 księży prawdomównych przypada 5 kłamców. Ale jakieś rozłożenie jest. I nie widzę powodów, czemu 100% mam ustawiać po jednej lub drugiej stronie. Ja oczywiście sądzę, że istnieją kłamcy, których kłamstwa kręcą się wokół świata religii. Oczywiście. Kłamcy, którzy używają religii do celu manipulacji, którzy używają jej, by zdobyć pieniądze, władzę i tym podobne, jak na przykład Marjo, Kenneth Copeland, Peter Popow, Satya Sai Baba. Uważam to za prawdopodobne, że takie religie jak mormonizm lub scjentologia zostały założone przez ludzi, którzy uważali, że te religie, ich własne religie, które oni sami założyli, to gówno prawda. Nie? Tylko po prostu nie mówili tego innym, że sądzą, że to gówno prawda, bo to byli kłamcy. Wiem, że istnieją klerycy, którzy są ateistami, ale nie ważą się tego ujawnić, ponieważ muszą być w stanie wyżywić siebie i swoją rodzinę, a nie mają żadnych innych kompetencji niż teologia, albo żadnych innych, które pozwoliłyby ich rodzinie żyć godnie. Oczywiście, są tacy ludzie, ale nie mam pojęcia, w jaki sposób wykazuje to, że większość lub chociażby połowa ludzi, którzy angażują się na wyższym szczeblu w promowanie swojej religii, to kłamcy. Nie widzę najmniejszych powodów, żeby tak sądzić. To wszystko nie wystarcza, by powiedzieć, religia to kłamstwo. Nie umiem wyrazić z wystarczającym impetem, jak bardzo wkurzają mnie ludzie, którzy chwytają takie trzysłowowe slogany, za którymi w ogóle nic nie stoi, żadna treść, ale można je zostawić w facebookowym komentarzu, nie? Żeby wierzący, którzy są na tym samym Facebooku, zrobili... nie? Nie wiem, to was tak bardzo satysfakcjonuje? Jeżeli słyszysz, że ktoś mówi, że religia to kłamstwo, to zacznij domagać się odpowiedzi, kto tutaj wykonuje to kłamanie. Jeżeli osoba, która utrzymuje, że religia to kłamstwo, powie ci, że kłamie osoba X, to zapytaj go, w jakim sensie ta osoba jest religią, albo jest religiami w ogóle. Bo istnieje spora obawa, że w żadnym sensie nie jest. To jest osoba. I koniec. Jeżeli będzie utrzymywał, że wszystkie religie zostały założone przez kłamców, to zapytaj, czy nie powinien czasem zmodyfikować swojego twierdzenia. Do twierdzenia każda konkretna religia to coś, co zaczęło się od kłamstwa. Przynajmniej nie wprowadzi nikogo w błąd. A osobę, która mówi to, nie? Czyli każda konkretna religia to coś, co zaczęło się od kłamstwa, możesz po prostu zapytać, na jakiej podstawie to mówi. Czy ma maszynę czasu połączoną z możliwością czytania w ludzkich myślach? Jakby ten wątek czytania w ludzkich myślach to też jest warty odświeżenia, więc pozwólcie, że zaimprowizuję po prostu pewien fragment. Słuchajcie, kurde. Jeżeli człowiek mówi, że ci wszyscy hierarchowie i kapłani, oni kłamią, jeżeli jakiś kapłan to słyszy, on może sfalsyfikować to twierdzenie w swojej głowie od razu. On wie, jeżeli on jest szczery, to on wie, że ty po prostu pieprzysz głupoty. To jest dokładnie tak samo jak, wiesz, jak Prończuk albo Stanisław Sylwestrowicz mówią o nas, że my wiemy, że Bóg istnieje, nie? Czemu to twierdzenie jest takie absurdalne? Czemu uważamy je za całkowitą głupotę? Z prostego powodu. Każdy ateista jest w stanie pójść do swojej głowy i zapytać samego siebie, czy ja sądzę, że Bóg istnieje? I od razu napotykamy na odpowiedź. Nie, nie sądzę. Jesteśmy w stanie wykazać w swoich głowach, że oni mówią doły w jedną chwilę. To samo jest z tym twierdzeniem typu, nie wiem, wy jesteście ateistami, bo wy jesteście po prostu źli na Boga, bo Bóg wam zrobił coś złego, nie? Pomyśl, my się wszyscy śmiejemy z tego. My wszyscy, jak jeden mąż, uważamy to za po prostu nonsens. nie? To dlatego, że my wiemy, że to nie jest powód. Że to tylko chrześcijanin, jak jeden chrześcijanin do drugiego chrześcijanina powie coś takiego, to oni mogą, wiesz, sami sobie, kurde, kasa, jakby... Przepraszam, ale po prostu oni to mówią dla siebie nawzajem, żeby sobie opowiedzieć jakąś historyjkę. A kiedy tylko jakikolwiek ateista jest to obok, to on od razu wie, że to są kocopoły. Dokładnie tak jest z drugiej strony. Więc weźcie to pod uwagę. Przepraszam za rant, no ale... Podsumowując, twierdzenie religia jest kłamstwem to według mnie twierdzenie wyssane z palca. Dobroć ateisty. Pewnego dnia w 2016. Bill Nye był ostatnio na tej złosławą owianej arce od Kena Hama. Ciekawe, czy coś ciekawego z tego wyszło. Zobaczmy. O, to jest... Skąd pochodzi moralność? O nie... Jak ustalasz, co jest dobre, a co złe? Co jest słuszne, a co niewłaściwe? Gdyby ci młodzi ludzie chcieli się dowiedzieć, co jest dobre, a co złe, jak to określić? Na dwa sposoby. Po pierwsze, na podstawie swojego odczucia jako członek ludzkiego plemienia. Więc odczucie to subiektywne. Absolutnie. Twoje odczucie mogłoby być różne od odczucia kogokolwiek innego. Więc druga rzecz jest... Mam rację? Twoje odczucia mogłyby nie zgadzać się z cudzymi. Absolutnie. Więc ktoś mógłby mieć inną moralność niż ty. Inną moralność? Mam otwarty umysł, no ale jestem nieco sceptyczny. Raczej inny pogląd na konkretne zdarzenie. Gdyby ktoś powiedział, myślę, że ludzie tacy jak ty są niebezpieczni. Chcę się ciebie pozbyć. Powiedziałbyś, że to coś dobrego czy złego? To zależy. Oto ten drugi sposób. Pamiętasz, wspomniałem dwa. Po drugie, ustalamy prawa przez konsensus. Nasze plemię się spotyka i decyduje, co jest dobre, a co złe. Zgadzamy się co do stopni słuszności i niesłuszności czynów. Więc inna grupa mogłaby dojść do innego konsensusu. Absolutnie. Decydujemy o tym przez nasz system prawny. Plemiona na całej ziemi mają różne systemy prawne i prawne tradycje. Pozwólcie, że wytłumaczę, co to było. Widzieliście, jak Bill Nye, który jest naukowcem, odwiedza park atrakcji, jednego z najbardziej dogmatycznych i zadufanych w swojej religii protestantów na tym świecie. Chrześcijanin Ken Ham zbudował w Ameryce replikę Arki Noego. Wybudowanie jej oczywiście kosztowało dziesiątki milionów dolarów. Ken Ham promuje historię z Noem jako faktyczną i historyczną. Uważa, że świat ma nie więcej niż 6000 lat. Że zwierzęta i człowiek zostały bezpośrednio stworzone przez Boga. Że wszystkie zwierzęta obecnie istniejące są potomkami zwierząt, które były na statku Noego 4300 lat temu. No i to też tyczy się ludzi. Wszystkie z tych twierdzeń to fałsz. Geologia, biologia, astrofizyka, antropologia, wszystkie te dziedziny wskazują na fałszywość twierdzeń Kena Hama. Ken Ham jest po prostu właścicielem atrakcji pseudonaukowej. I Bill Nye wie, jak wykazać fałszywość pseudonaukowych twierdzeń Kena. I Bill po to tam właśnie pojechał. Pojechał obnażyć błędy i antynaukowy charakter działalności Kena Hama. I jakby na tym poprzestał, to byłoby wyśmienicie. Ale tego nie zrobił. Nie wiem, czy Ken Ham zdaje sobie z tego sprawę, że jego przekonania na temat historii świata są nie do obronienia, czy nie, ale jedno jest pewne. Gdy się spotkali, jak widzieliście i jak wykazują inne fragmenty ze spotkania Kena Hama z Billem Nye'em, Ken zaczął zadawać Billowi pytania filozoficzne. Te pytania, które Ken zadał Billowi, to pytania z pomiędzy metaetyki a etyki normatywnej, czyli gałęzi filozofii. Może zacznę tak. W miarę racjonalni i rozsądni ludzie w świecie typowo wiedzą, że o ile nie są specjalistami w danej dziedzinie, to nie mają nic do powiedzenia na przykład na temat hydrauliki, albo tribologii, albo mechaniki kwantowej. A kiedy przychodzi temat filozofii moralnej, to ludzie zachowują się jakby generalnie ich doświadczenie życiowe wystarczyło. Nie no, generalnie no mogę zabrać głos, no. Przecież no... Co to dla mnie? I tak to się właśnie kończy. Naukowiec pojechał do miejsca, gdzie dzieci są indoktrynowane fałszywymi twierdzeniami na temat nauki i zaczął odpowiadać na pytania na temat etyki i filozofii. Jeszcze lepiej, wiecie co zrobił? Zaczął konstruować na kolanie swój własny system etyczny. Przed Sokratesem już dyskutowano o naturze dobra i zła, ale chuj z tym, nie? Kogo to obchodzi? Nie no, wymyślę teraz. To nie może być takie trudne przecież. No to dobro i zło wyznacza moje poczucie w środku oraz system prawny mojego państwa. To, co on mówi. Ja nawet nie będę próbował powiedzieć, co jest nie tak z tą teorią moralną, bo ona jest absurdalna. Spróbujcie sami przedstawić jakieś kontrprzykłady przeciwko systemowi moralnemu Billa Nye'a. Zauważycie, że jesteście w stanie po prostu wyciągać falsyfikujące jego idee przykłady po prostu z rękawa. Możecie ich mnożyć aż po sam sufit. Wiecie, co powinien był powiedzieć Bill Nye? Oto, co powinien był powiedzieć. Nie jestem etykiem. Nie mam ani obowiązku, ani kompetencji, żeby odpowiadać na takie pytanie. Ale istnieją inni chrześcijanie, tacy jak Francis Collins i Michael Hazer, którzy uważają praktycznie każde twierdzenie, jakie można znaleźć na ścianach twojego parku rozrywki, które twierdzi coś na temat historii, świata i życia, za fałsz. Przekonania na temat moralności są całkowicie nieistotne, kiedy rozważamy prawdziwość twoich twierdzeń na temat nauki. Ja jestem naukowcem i jestem gotów wypowiadać się na temat nauki. Twoje pytania na temat filozofii są zwykłą próbą odwrócenia mojej uwagi. Nie jestem tutaj, by krytykować chrześcijaństwo, lecz twoje twierdzenia na temat historii, świata i życia. Mógłbym przyznać na potrzeby dyskusji, że wszystkie twoje przekonania na temat podstaw etyki i moralności są słuszne i w żaden sposób nie pomaga to twoim twierdzeniom na temat nauki. Nadal wszystkie twoje twierdzenia na temat wieku Ziemi, wieku Wszechświata oraz globalnego potopu to po prostu fałsz. Twierdzenia całkowicie absurdalne w świetle dowodów naukowych. Ale istnieją ateiści, którzy sądzą, że ich przekonania na temat ewolucji mają wpływ na przekonania etyczne. Następny ateista, William B. Provine, jeden z najgorszych filozofów, jakich widział ten świat. Pozwólcie, że streszczę moje poglądy na temat tego, co nowoczesna biologia ewolucyjna mówi nam głośno i wyraźnie, i muszę zaznaczyć, że w gruncie rzeczy są to przekonania Darwina. Nie istnieją bogowie ani teleologiczne siły. Nie ma życia po śmierci. Kiedy umrę, to jestem absolutnie pewien, że będę całkowicie martwy. Nie ma ostatecznej podstawy dla etyki, nie ma ostatecznego sensu życia, nie ma wolnej woli. To jest po prostu żenujący poziom myśliciela. Boli mnie głowa, jak to widzę. Każde z tych zdań, które on uważa za implikacje biologii ewolucyjnej, nie jest nią. Prawdziwość zdania, organizmy, które obecnie obserwujemy, są wynikiem ewolucji, nijak nie implikuje jakiegokolwiek z tych zdań. Te tezy można próbować ustanowić niezależnie, ale one w żaden sposób nie są logiczną konsekwencją tego, że ewolucja miała miejsce. Nie ma żadnej trudności w zdaniu: istnieje Bóg, który zapoczątkował wszechświat i życie, i potem te życie ewoluowało bez ingerencji tego Boga. Lub punkt trzeci. Istnieją takie teorie moralne jak utylitaryzm i deontologia, które proponują swoje ostateczne podstawy etyki. I te podstawy nie troszczą się w ogóle o to, czy człowiek jest wynikiem świadomego aktu stworzenia, czy może jest wynikiem niekierowanych, ślepych procesów. Teraz patrzcie na ten obrazek. Kościół to zło. Przekraczając jego próg, zapominasz, co to znaczy być dobrym człowiekiem. Zadaj sobie, ateisto, pytanie takie. W jaki sposób to nie jest czysta propaganda? To nawet wygląda jak propagandowe plakaty. Naprawdę? Na barki każdej osoby przekraczającej próg kościoła narzucasz, że ona żegna się z byciem dobrym człowiekiem. Serio, nie musisz myśleć, że działalność kościoła to coś, co w ogólnym bilansie wychodzi na plus moralnie. Możesz myśleć, że to jest siła robiąca głównie zło. Nadal twierdzenie, które tu się znajduje, to zwykła bzdura. Większość z was, ateiści, była katolikami i chodziliście do kościoła sporadycznie, kiedy jeszcze byliście wierzący. Czy serio oceniacie samych siebie z tamtych lat jako osoby, które zapomniały, co to znaczy być dobrym człowiekiem? Cóż za absurd. No to jest dobre. Palenie książek jest czystym barbarzyństwem i nie ma na to mojej zgody. Chyba że spalimy do ostatniego wszystkie egzemplarze Biblii, Koranu i pozostałych równie durnych, świętych ksiąg na ziemi. Dobry bez Boga. Wiara to choroba psychiczna? Chyba oszalałeś. Ateiści często nazywają wiarę w Boga urojeniem lub mówią, że idea Boga jest urojona. Tradycja judeo-chrześcijańska ma zupełnie inne podejście do seksu urojonych bogów. Peter Boghossian mówi niekiedy, że pomaga ludziom odrzucić urojenia. To jest użycie tego terminu, które niby ma nie posiadać konotacji choroby psychicznej czy też potrzeby leczenia, więc przyjmę definicję, którą Craig dzieli ze skondensowanym słownikiem oksfordzkim, czyli urojenie to fałszywe przekonanie, a więc rozważamy, czy to prawda czy fałsz, że Bóg istnieje. Ale wówczas w tym znaczeniu można mieć urojenie na temat ceny mleka w sklepie, albo urojenia na temat dat urodzin swoich kolegów i tak dalej. Zdaje mi się, że ateiści używają tego słowa, urojenie, zamiast słów, które nie mają w ogóle żadnych konotacji klinicznych, jako rodzaj słownego clickbaitu. Liczą na to, że ich słuchacz będzie zszokowany tym stwierdzeniem i nie wiem, może będzie to narzędzie, żeby oni słuchali dalej albo coś, albo słuchacz zastanowi się głębiej nad swoją wiarą religijną, ale to nie jest w ogóle oczywiste, bo konsekwencja może być odwrotna. To twierdzenie może być odebrane jako na tyle obraźliwe, że osoba wierząca po prostu przestanie słuchać tego, co mamy do powiedzenia. Zaszufladkuje nas jako bandę manipulantów i słabych myślicieli. Cokolwiek nie byłoby powodem, dla którego ateiści używają w ten sposób słowa urojenie, to istnieje podejrzenie, że używają go w sposób nieuczciwy. Ale nieliczni ateiści idą wiele kroków dalej. Właściwie to odlatują na księżyc ze swoimi twierdzeniami, bo utrzymują po prostu, że wiara religijna jest schorzeniem psychicznym, że ludzie religijni mają coś nie tak z głową, że mają chore umysły. Religia, najstarsza choroba psychiczna. Gdy jeden człowiek cierpi na urojenia, nazywamy to szaleństwem. Gdy wiele osób cierpi na urojenia, nazywamy to religią. To symptom czegoś głęboko niepokojącego w ich myśleniu. To nie tak, że przechodzą przez rytuały. Nie. Coś jest poważnie nie tak z ich mózgami, że myślą, że to tak ważne, by ubóstwiać crackers, że tak niewłaściwie przetwarzają, co jest ważne w świecie. Bill Nye. Myślę, że religia wstrzymuje ludzi od myślenia, że usprawiedliwia szaleństwo. Myślę, że wlatywanie samolotami w budynek to inicjatywa oparta na wierze. Myślę, że religia jest zaburzeniem neurologicznym. I na koniec mała sytuacja z Polski. To były Dni Ateizmu 2014. Ja byłem zaproszony, żeby powiedzieć o Ernestynie Potockiej-Rose. No i nawet próbowałem coś na ten temat mówić, ale nagle chyba się zerwała z krzesła. W każdym razie głos dał się słyszeć jakiejś pani. Potem się dowiedziałem, że Niemki, która po angielsku zaczęła krzyczeć dosłownie, że ludzie wierzący są chorzy i należy ich przymusowo leczyć psychiatrycznie. Co spotkało się z wielkim entuzjazmem na sali. No, zdecydowana większość biła brawo i w ogóle okazywała entuzjazm. Ale potem ja byłem raczej zgorszony, jeśli to pasuje do mnie to słowo. W każdym razie nie podobało mi się to. To było jednak przerażające, że ci moi w większości znajomi ateiści chcą kogoś przymusowo leczyć psychiatrycznie. Oglądałem rozmowę Szymona z Jarosławem z Koalicji Ateistycznej, podczas której Szymon przeczytał sprawozdanie Dominiczaka z tamtej właśnie sytuacji. Cytuję, gdy w trakcie dyskusji panelowej jakaś kobieta zawołała, że ludzie wierzący są chorzy psychicznie i należy ich przymusowo leczyć psychiatrycznie, byłby to eksces bez znaczenia, gdyby nie aplauz, z jakim spotkał się ten osobliwy dezyderat. Szymon podniósł ten temat, najwyraźniej nie spodziewając się, czego ja też się osobiście w ogóle nie spodziewałem, że Jarosław podpisze się całkowicie pod pomysłem promowanym przez tą krzykaczkę. Posłuchajcie. Skierowanie na leczenie psychiatryczne to nie jest jakiś dramatyczny odruch, a myślę, że to jest objaw empatii i współczucia. Czy mnie należałoby skierować, ale czy mnie należałoby skierować przymusowo na leczenie psychiatryczne? Jeszcze nie. Okej, ale poczekamy. Poczekamy. Dobrze. Wydaje mi się, że dożyjemy czasów takich... W Chinach już dzisiaj się niektórych ludzi kieruje na leczenie psychiatryczne. Większość fanatyków religijnych to są ludzie, z którymi nie da się dyskutować, a jak się z kimś nie da dyskutować, to są dwie drogi w społeczeństwach wypracowane. Albo się go izoluje, albo się go zastrzeli po prostu. Myślę, że skierowanie na jakieś leczenie jest no, sensowniejszym rozwiązaniem. I to dotyczy nie tylko ludzi, którzy mają urojenia religijne, ale wszelkie inne urojenia. To prawda, to prawda. Dlatego leczenie psychiatryczne nie jest jakimś brzydkim określeniem i nie wiem, dlaczego się Andrzej Dominiczak bulwersował. Dodam, że Richard Dawkins praktycznie nigdy nie wyraża takiej opinii, ale jest jeden cytat, ten, który widzicie, który brzmi, jakby też tak sądził. W polskim tłumaczeniu brzmi to bardziej groźnie niż w oryginale. Oto oryginał i moje proponowane tłumaczenie. Więc możecie sami zdecydować. Przed omówieniem oczywiście przyznaję, że istnieją osoby religijne oraz chore psychicznie i, jak uważam, osoby, których religijność została wywołana głównie przez ich choroby psychiczne. Istnieją też ludzie niewierzący, chorzy psychicznie. Więc omówmy sam zarzut. Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę, od kogo typowo słyszy się tego typu zarzut. Od ludzi z Facebooka, ateistycznych aktywistów i może biologów ewolucyjnych, którzy w ogóle nie mają kompetencji psychiatrów ani psychologów. Jeżeli wiara religijna naprawdę byłaby chorobą, to czy nie powinniśmy słyszeć takich głosów głównie od psychiatrów i psychologów? Czy znasz jakiegokolwiek człowieka, który zawodowo zajmuje się zdrowiem psychicznym, który rozpowiadałby takie rzeczy? Jeżeli tak, to jak często występują takie głosy na tle wszystkich innych zawodowców w tej dziedzinie? Po drugie, argument z transformacji. Jeżeli wiara religijna to schorzenie psychiczne, to jakie jest twoje stanowisko względem osób, które przez lata były wierzące, a potem przestały? Jeżeli zapytasz takich ludzi, jak to się stało, to często powiedzą ci, że to skutek ich przemyśleń na temat dochodzenia do prawdy, ich rozumowania, ich badania dowodów, tego, że zaczęli dostrzegać sprzeczności w swoich doktrynach religijnych. Więc jak to działa? Jak rozumiem, oni wszyscy, w tym ja, cierpieli na schorzenia umysłowe i bez jakiejkolwiek interwencji medycznej wyzdrowieli ze swojej choroby. Watykan by chyba musiał to uznać za cudowne uzdrowienia. I dziwnym przypadkiem ich proces wychodzenia z przekonań religijnych po prostu wygląda jak zmienianie swojego zdania pod wpływem dowodów. Tak jak się to dzieje w jakiejkolwiek innej kwestii, naukowej, filozoficznej itd. Po trzecie, najważniejsza kwestia. Co oferuje osoba, która mówi zdanie pokroju wiara religijna to choroba psychiczna lub religia jest zaburzeniem neurologicznym lub religia to wiele osób cierpiących na urojenia? Co ona nam daje? No, ta osoba oferuje powód, dla którego ludzie są religijni. Czemu ludzie są religijni? Dlatego, że są chorzy psychicznie. Teraz pomyślmy razem, czy odpowiedź na pytanie, czemu typowa osoba utrzymuje religijne przekonania, czy odpowiedź na to pytanie naprawdę jest taka trudna? Czy to jest taki wielki sekret? Ponad 99% ludzi z Afganistanu to muzułmanie. Czemu? Około 80% ludzi z Indii to hinduiści. Cóż za zaskakujący fakt. Czy może właśnie nie aż tak zaskakujący? Czy może wszyscy bardzo dobrze wiemy, że jeżeli osoba zostanie urodzona w rodzinie gorliwie wierzących, to zostanie wychowana na gorliwie wierzącego. Mały Abdul wierzy w Allaha, ponieważ jego mama, Hafsa, go tak wychowała, co wspiera jego rodzina i otoczenie. Mały Rajesh wierzy w Trimurti, ponieważ jego mama, Priyanka, go tak wychowała, co wspiera jego rodzina i otoczenie. I tak dalej, i tak dalej. Pomyśl o kulturowych przekonaniach, jak na przykład przekonania na temat piękna kobiet. W Europie noszono kiedyś gorsety, na tyle skrępowane, by dolne żebra rosły inaczej niż chciałyby tego geny. Uważano, że to jest piękne. Inaczej niż w Chinach, tam kobiety krępowały sobie stopy, by były tak małe, jak tylko mogą być. W Afryce kobiety z jednego plemienia rozciągają sobie wargi do kosmicznych wielkości i wkładają tam sobie talerze. To również rozpoznawane jest jako przejaw piękna. Jak to jest, że w różnych kulturach wyrosły i często utrzymują się różne standardy na temat tego, co jest uznawane za piękne? Teraz pomyśl o jedzeniu mięsa. W Arabii Saudyjskiej jakoś nie je się świń, ale krowę można zjeść. W Indiach nie je się krów, ale świnie można zjeść. W Polsce nie je się psów. W Chinach nie widzą przeciwwskazań. Czy wyjaśnienie tego fenomenu nie jest dość oczywiste? My wszyscy, sceptycy jak i nie, wypiliśmy całą rzeszę kulturowych przekonań z mlekiem matki. Rzeczy, w które u nas się po prostu wierzy. I my wszyscy rodzimy się jako ludzie z natury, chłonący od naszych rodziców rzeczy jako pewnik w dzieciństwie. Każdemu z nas zajmuje to przynajmniej dekadę, zanim będziemy w stanie podważyć jakiekolwiek przekonanie naszych rodziców. Inne niż ich przekonanie, że my musimy o 10:00 iść spać i przestać ciągle grać w te gry. Wierzenie w to, co nam powiedzą, że mamy wierzyć w dzieciństwie, przychodzi nam z taką łatwością jak jedzenie lub oddychanie. To się tyczy nas wszystkich. Krytyczne myślenie i odrzucanie wcześniej wszczepionych w nas przekonań, które okazały się dużo później być niepoparte albo niewystarczająco poparte przez dowody. To jest trudne. To jest czynność, która wymaga nauki, skupienia, praktyki, modelowania, wysiłku itd. Bardziej przypomina kaligrafię niż oddychanie. Najlepszym czynnikiem, który pozwala nam przewidzieć, jaką oraz czy jakąkolwiek religię wyznaje losowo wybrana osoba na świecie, jest odpowiedź na pytanie, jaką religię wyznają twoi rodzice, jaką religię wpajano w ciebie od najmłodszych lat. Nie jest to jedyny powód religijności, ale jak uważam najpotężniejszy i całkowicie oczywisty. Wyjaśnienie w postaci socjalizacji, kultury i wychowania we wczesnym wieku jest wyjaśnieniem prostym. Jest rzeczą, która koniecznie będzie występować w życiu religijnej osoby, bo występuje w życiu każdej osoby. Jest czynnikiem, który z łatwością może wygenerować bardzo mocne przekonanie, odporne na rewizję. Rezultat w postaci przekonań, które nie opierają się na dobrych dowodach i spośród których niektóre z nich są po prostu sprzeczne z faktami naukowymi, jak odkryliśmy dużo później, to rezultat oczekiwany, jeżeli ta hipoteza jest słuszna. Bo to nie racjonalne myślenie, ani metoda naukowa są ich źródłem. Teraz powiąż te obserwacje z jednym prostym faktem. Absolutna większość ludzi żyjących w dziejach świata była religijna. I zdecydowana większość osób żyjących obecnie jest religijna. Co też wydaje mi się absurdalne, bo przecież koncept zdrowia to koncept, który odwołuje się do normalnego stanu. Twierdzenie, oni są chorzy psychicznie, to nie jest zarzut, który wyraża, że ci ludzie nie rozumują w sposób optymalny. Nie. Ten zarzut wyraża, że oni nie rozumują nawet w sposób normalny, że stanowią odchył od normalności. Cóż, ateiści, muszę was rozczarować. Jeżeli jakakolwiek opinia stanowi tutaj odchył od normalności, to jest to nasza opinia. Więc hipoteza religijności jako wyniku choroby psychicznej. Skontrastujmy ją z hipotezą religijności jako wyniku wychowania, socjalizacji i kultury. Czy hipoteza choroby lepiej tłumaczy zastałe fakty na temat religijności lub religii w ogóle? Nie wydaje mi się, nie. Jeżeli dogmaty religijne są wynikiem choroby psychicznej, a nie wczesnego nauczania itp., to na przykład ja oczekiwałbym dużo większej różnorodności przekonań religijnych wśród typowych wierzących. Coś, czego nie obserwujemy. Hipoteza wychowania radzi sobie z tym, co widzimy, dużo lepiej. Ale zajmijmy się prawdopodobieństwem wstępnym. Hipoteza wychowania jest prosta i powołuje się na dobrze udowodnione, dobrze znane i wszechobecne fakty na temat różnych społeczności ludzi. Wszystkie te rzeczy, na które się powołałem, naprawdę obowiązują. Natomiast hipoteza religijności jako choroby psychicznej jest tak absurdalnie nieoszczędna, że aż sprawia mi to ból, by o niej myśleć. By ją utrzymywać, musielibyśmy postulować, że absolutna większość ludzi w historii była chora psychicznie. Co zdaje mi się całkowicie błędne. Hipotezę religijności jako choroby psychicznej należy po prostu wyrzucić na śmieci. Przy okazji w tym temacie chciałem polecić film Shannon Q, która wykonała najbardziej szczegółowy i najbardziej staranny film w tym temacie. Polecam. Ta idea, ta kwestia, że wiara to choroba psychiczna, zdaje mi się raczej być czymś w rodzaju politycznego narzędzia. Zdaje mi się być próbą zastraszenia lub zawstydzenia osoby wierzącej w ateizm. Ateizm równa się inteligencja? Okej, uwierzcie, że w moim folderze znalazło się dużo więcej kiepskich, głupich i fałszywych argumentów, ale postawmy pytanie, czy ateizm równa się inteligencja? Czy tak jak robił to kiedyś Daniel Dennett, ateiści powinni nazywać sami siebie brajtami? Czyli bystrzakami, bystrymi? Czy jest tak, jak głosi ateistyczny mem? Czy każdy myślący człowiek jest ateistą? Ernest Hemingway? Jeżeli po zobaczeniu mojego filmu nie pokazała ci się w głowie odpowiedź, to spróbuję ostatni raz. Tego w ogóle nie wypowiedział Ernest Hemingway. To kwestia, którą wypowiada jedna z postaci w powieści Hemingwaya. Postać, która nie ma reprezentować Hemingwaya. Równie dobrze, ateiści, można by stworzyć takiego mema. Ja wezmę pierścień do Mordoru. J.R.R. Tolkien. Mam nadzieję, że teraz się zgadzamy co do odpowiedzi na moje pytanie. Krytykowanie naszych. Ostatecznie, jak obiecałem, moje przemyślenia na temat krytykowania naszych. Na początek przez analogię. Jaki tekst słyszy się w Polsce po tym, jak na przykład wyjdzie film Sekielskich, wytykający niemoralność niektórych księży i hierarchów Kościoła katolickiego? No, pojawia się ktoś z episkopatu i mówi: to jest jeszcze jeden atak na wiarę katolicką. Zauważ, że ten zarzut nie może być wysunięty, jeżeli tą krytykę prezentuje inny ksiądz lub hierarcha katolicki. Jest to wtedy oczywiste, że on nie podnosi ręki na wiarę katolicką. On sam jest katolickim księdzem. To samo tyczy się feministek krytykujących feministki, lewicowców krytykujących lewicowców, działaczy LGBT krytykujących działaczy LGBT. Sygnał ten jest lepiej odebrany, jeżeli osoba, która jest krytykowana, nie sądzisz, że chcesz ogołocić ją z jakiegoś przekonania, które jest dla niej ważne. Więc to, co robię w tym filmie, to coś, co uważam, że powinniśmy robić w konstruktywny sposób. Zwłaszcza jeżeli za jakąś głupią ideą, którą wyraża osoba z naszej grupy, stoi jakieś zagrożenie. Następnie, kiedy odpowiadamy na pytanie, czy dobrze jest krytykować naszych, dobrze jest pomyśleć, kim są ci nasi. W moim przypadku nie jest tak, że staram się promować racjonalne i krytyczne myślenie dlatego, że jestem ateistą. Jest odwrotnie. Mój ateizm widzę jako wypadkową, jako rezultat zobowiązania, by starać się rozumować racjonalnie, by myśleć krytycznie. Jeżeli jutro pojawiłyby się dowody istnienia Boga, to nie byłbym już ateistą, ale nadal byłbym przekonany, że racjonalne, krytyczne myślenie jest wielką wartością. Moje przywiązanie do starannego myślenia nie zmieniłoby się ani trochę. Ateizmu nie traktuję jako moją tożsamość. Znam ateistów na tyle irracjonalnych, że tak naprawdę nie łączy mnie z nimi wiele. To czysty przypadek, że oboje spełniamy warunek kwalifikowania nas jako ateistów, bo doszliśmy tam całkiem różnymi drogami. Chcę promować racjonalność, sceptycyzm w nowoczesnym znaczeniu, wartości nauki, szukanie prawdy najlepszymi metodami. Staram się wytykać przesąd, gdziekolwiek go znajdę, irracjonalność, gdziekolwiek ją znajdę, dogmatyzm, gdziekolwiek go znajdę, motywowane rozumowanie, gdziekolwiek je znajdę i tak dalej. I znajduję ogromną ilość tych rzeczy w wierze religijnej, zwłaszcza tutaj w Polsce. I między innymi właśnie dlatego wokół tego tematu skupia się moja działalność. Skupia się właśnie wokół tego tematu, mimo tego, że na początku planowałem, żeby ten kanał głównie był o pseudonauce, ale stwierdziłem, że będę w stanie po prostu zrobić dużo więcej dobrego, skupiając się na temacie religii. Ale to nie ateizm jest tutaj na pierwszym miejscu. Muszę przyznać, że nie czuję się dumny z bycia ateistą. Jestem w stanie wyobrazić sobie dwóch chrześcijan, którzy mówią do siebie: bracie, jesteśmy wybrańcami Boga. Przed stworzeniem świata On predestynował nas, byśmy my dwoje byli uczestnikami życia wiecznego. I czerpali najgłębszą satysfakcję i odczuwali największe szczęście w niebie przez wieczność. Zapewne chrześcijanin wyciąga jakąś dumę lub pocieszenie z tego przekonania. A czym jest ateizm? No, to brak pewnego przekonania w głowie. Albo przekonanie, że coś nie istnieje. Myślę, że ruch ateistyczny jest cenny, ale cenny jest najbardziej i głównym źródłem jego wartości jest to, że niektórzy z nas po prostu stawiają sobie za zadanie, żeby krzewić racjonalne myślenie. Starają się zachować wysoki standard myślenia i argumentacji. I chcą swoją własną argumentację trzymać na takim właśnie standardzie. I o ile to robimy, o ile to sobą reprezentujemy, to mamy powód do dumy. Możemy być z tego dumni. Ale jeżeli nie, to nie wydaje mi się. Jarosław powiedział raz, co według niego łączy ateistów. Nie, łączy nas jedno, chęć eliminacji w jak najszybszym tempie wszelkich nonsensów religijnych. To nas łączy. Ja jestem ateistą od 8 lat i nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek tego chciał. W jak najszybszym tempie to kojarzy mi się od razu z jakimś wywieraniem politycznej presji lub przymusem niewiary. A ja w ogóle tego nie chcę. Zmiana zdania w takiej kwestii, która dla wielu stanowi podstawę, stanowi odskocznie do wszystkich innych wierzeń, jakie mają na tematy polityczne, społeczne, moralne, na temat kwestii sensu swojego życia, okej? To wymaga czasu. Dodaj do tego fakt, że religia chrześcijańska przekonuje wierzącego, że żywienie pewnych wątpliwości to coś niemoralnego, Okay? Coś, co zasługuje na największą karę. Nawet jeżeli nasze argumenty są słuszne i nieskazitelne, to nadal będzie to wymagało czasu na refleksję. Czyli musisz być cierpliwym rozmówcą. I jako ateista zadaj sobie pytanie, czy twoim głównym celem jest sprawić, żeby religia zniknęła? Wyobraź sobie świat, gdzie nie ma religii, ale ludzie są równie przesądni, równie irracjonalni, równie pozbawieni krytycznego myślenia, jak wtedy, kiedy religia panowała. Żeby pozbyć się przekonania, że sama anihilacja religii nas zbawi, poczytaj trochę na temat Rosji za czasów Stalina lub o obecnych Czechach. W Czechach większość osób nie wierzy w Boga, a jednak 32% niewierzących wierzy w przeznaczenie, 27% w cuda, a 30% w istnienie duszy. Something is no yes, jakby to powiedziała moja dziewczyna. Moim celem nie jest promowanie ateizmu, jakikolwiek byłby tego koszt. I na pewno nie uważam, że jakiś ogólny teizm jest tutaj naszym największym wrogiem. Mamy większe problemy na głowie, jak dogmatyzm, przesąd, jak manipulacja zamiast argumentacji, jak używanie argumentów jako broni na rzecz jakiejś tezy, argumentów skonfabulowanych post hoc, zamiast używania argumentów jako wskaźników, którą tezę w ogóle należy obrać. Gdybyśmy rozwiązali te problemy, nie mówię, że to realistyczne, ale gdyby, to problem najgorszych odsłon wiary religijnej sam by się rozwiązał. I tak samo rozwiązałby się problem kiepskich, głupich i fałszywych argumentów ludzi po naszej stronie. Więc chciałem wezwać do kulturalnego i cierpliwego walczenia z tymi właśnie problemami. Dziękuję za uwagę. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk i śmiem wątpić.